Witam Państwa na kolejnym wideo z cyklu Metatrader bez tajemnicy. W poprzednim odcinku omawiałem podstawowe narzędzia analizy technicznej, czyli w jaki sposób można je zastosować na wykresie, w jaki sposób je przenieść, przekopiować, czy też zmienić ich parametry. Dzisiaj będzie o narzędziu Fibonacci poziomy, poziomy czyli jednym z podstawowych narzędzi, które osobiście ja używam w codziennym handlu, także pokażę od podstaw jak takie narzędzie należy używać i jak je skonfigurować. Także przejdźmy od razu na platformę, gdzie takie narzędzie można znaleźć. Ja mam je tutaj, czyli na tym pasku, który omawialiśmy ostatnio. Jeżeli z jakichś powodów tutaj nie mamy, tego narzędzia możemy... Przypominam, tutaj dostosować sobie taki pasek, czyli szukamy tego, szukamy tego narzędzia tutaj po lewej stronie i przenosimy na prawą. Wtedy narzędzie będzie widoczne tutaj na tym górnym pasku. Możemy to też zrobić z zakładki wstaw. Tutaj mamy obiekty Fibonacci'ego, i to jest to pierwsze narzędzie, czyli narzędzie poziome. Ok, natomiast do czego takie narzędzie należy użyć? Może na początek tutaj włączę jakiś pusty wykres. Narzędzie to służy do mierzenia sąsiadujących ze sobą odcinków, czyli załóżmy, że tutaj mamy trend spadkowy, następnie korektę i następnie znowu impuls spadkowy. Narzędzia Fibonacci poziomy mogę użyć do pomierzenia impulsu do korekty albo korekty do impulsu. W pierwszym przypadku, jeżeli mam impuls spadkowy, mogę dokonać jego pomiaru, rozkładając jeżeli mówimy o trendzie spadkowym rozkładając od góry do dołu takie narzędzie, wtedy poszczególne współczynniki, czyli tutaj 23,6, 38,2, 50 pokazują mi w jakim procencie ta korekta znosi poprzedni impuls. Czyli tutaj akurat tak jak narysowałem widzimy, że rynek wykonał korektę dokładnie tutaj do 50%, czyli połowa impulsu wcześniejszego została zniesiona i rynek kontu, kontynuuje dalej impuls spadkowy, trend spadkowy. Także to jest pierwsze zastosowanie tego narzędzia, czyli mierzymy impuls do korekty, natomiast drugie mierzenie tutaj już od drugiej strony, czyli mierzę sobie początek korekty, odkładam narzędzie do końca korekty, czyli mierzę od dołu do góry, tak? Cały czas mówimy o tym trendzie spadkowym, i w ten sposób te współczynniki zewnętrzne, czyli 127,2, 161,8 i 261,8, i jeszcze są głębsze współczynniki. One mi pokazują, w jakim stopniu ten impuls odpowiada poprzedzającej go korekcie. Czyli to drugie zastosowanie służy do łapania jakichś dołków, czyli do łapania korekt, ponieważ często rynek na tych zniesieniach. Zewnętrznych zawraca. One też służą do układów do wyznaczania układów harmonicznych. Natomiast samo zastosowanie tego narzędzia służy nam, tak jak mówiłem, do pomiaru, w jakim stopniu ten nowy impuls odpowiada poprzedzającej go korekcie. To samo będzie w przypadku trendu wzrostowego, tylko że tutaj wykonujemy te pomiary w drugą stronę, czyli jeszcze raz sobie to narysujmy, mamy trend wzrostowy. I mierzę w trendzie wzrostowym od początku impulsu do końca impulsu, czyli od dołu do góry i w ten sposób sprawdzam, ile procent wcześniejszego impulsu znosi mi korekta, czyli mamy ten pierwszy odcinek do drugiego. To jest to pierwsze zastosowanie, natomiast drugie mierzę korektę, w tym przypadku od góry do dołu i pokazuję, pokazują mi się te współczynniki zewnętrzne. I tutaj spodziewam się jakiejś reakcji ceny, czyli mierzę korekt od góry do dołu i interesują mnie te poziomy powyżej 100%. Ok, mam nadzieję, że to jest, to jest jasne. Przejdźmy więc na wykres. Tutaj przykładowy wykres Austra, Australijczyka AUD, USD i jak, jak takie narzędzie nałożyć już na wykres. Przede wszystkim musimy mieć wyznaczone, musimy mieć wyznaczone impulsy i korekty, czyli jeżeli to jest dla mnie impuls, tutaj mam jakąś korektę, tak? Bądź też mogę nawet cały ten ruch zaznaczyć jako korektę, i następnie kolejny impuls. I na każdym z tych odcinków mogę nałożyć sobie, sobie siatkę, siatkę Fibo, czyli zobaczmy jakby to wyglądało w przypadku pierwszego impulsu. Mamy impuls spadkowy i korekta rozpoczyna nam się w tym. Miejscu tutaj. Pierwsza reakcja na współczynnik 23,6 dość słaba, właściwie nie ma reakcji. Natomiast na 38,2 zobaczmy, że ten rynek bardzo fajnie reagował. Tutaj od razu powiem, że sam w sobie poziom FIBO, tak jak tutaj, mimo że ta reakcja była dość duża, ponad 100 pipsów, sam poziom to jest za mało. One nam służą do potwierdzeń ważnych stref wsparcia, ważnych stref oporu. Natomiast sam w sobie jeden poziom, zobaczmy, że tych poziomów jest dużo, nie można na nim jakiejś oprzeć jakiejś strategii czy za pomocą jednego poziomu handlować ponieważ jest to po prostu niewykonalne połączenia poziomów są strategie na zgrupowania wewnętrznych mierzeń zewnętrznych geometrii wtedy ma to sens natomiast sam w sobie poziom jest mało istotne samo jedno mierzenie także tutaj chciałbym od razu na początku uprzedzić okej. Okay. Co się stało dalej? Rynek zawrócił pomiędzy jednym a drugim poziomem i dopiero mieliśmy impuls spadkowy. Także to był przykład tego pierwszego mierzenia, i teraz drugie mierzenie, czyli wykonuje ten pomiar na korekcie i tutaj już rynek bardzo ładnie widać, jak zatrzymał się na współczynniku 161,8, czyli mamy tutaj kilka razy obronę tego poziomu. Czyli bardzo fajne miejsce, nawet nie tyle na korektę. Zobaczmy, co rynek nam odwrócił ten ruch na ponad 500 pipsów. Także bardzo często też tego taki współczynnik wykorzystuje się nawet do, do wyznaczenia końcówki trendu, nie tyle do samej korekty, co czasem rynek nam może nawet odwrócić trend. Czyli to drugie mierzenie od początku do końca korekty, i patrzymy, gdzie ten impuls spadkowy może nam się. Można nam się zatrzymać. I teraz, jeżeli chodzi o zniesienia, które ja używam, tutaj naniosę jakąś przykładową siatkę, żeby wejść w jej właściwości, podobnie jak w przypadku innych obiektów, klikamy dwukrotnie, naciskamy prawy przycisk myszy, wchodzimy w FIBO. Właściwości. Tutaj mamy kilka zakładek. E, oczywiście mamy kolory, każdy musi sam sobie to przeklikać. Natomiast te ważniejsze e, rzeczy to tutaj są poziomy. E, widzimy, że aby dodać jakiś poziom, musimy wpisać dwie wartości. Pierwsza jest to wartość procentowa po przecinku, czyli np. poziom 38,2% e, to jest 0,382, 50 to jest 0,5 i tak dalej. Jeżeli jakiegoś poziomu nam brakuje, możemy go e, tutaj e, dodać. Wpisując właśnie najpierw wartość po przecinku i później wartość procentową. Z reguły ja używam tych, które mam tutaj na tej siatce, bez 23,6 dla mnie on jest zbyt płytki, czyli używam tych współczynników 38,2,50, 61,8. 78,6, to są współczynniki do wyznaczania układów harmonicznych wewnętrznych i te dwa zewnętrzne, które osobiście używam. Jest ich też więcej, natomiast te dwa ja w swoim handlu używam. Także te warto mieć naniesione. Jeżeli ich nie mamy, no to musimy wejść we właściwości i te tutaj poziomy sobie dodać. I taka jeszcze ciekawostka, jeżeli na końcu dodamy tutaj w opisie procent dolar. To pojawi nam się cena, czyli po poziomie 61,8 pojawi nam się aktualna cena, na której, na której ten poziom się znajduje. Także można również sobie do każdego poziomu dodać taki, taką końcówkę i będziemy widzieli, na jakiej cenie dany poziom się znajduje. Ok, jeżeli chodzi o to narzędzie, to będzie wszystko, czyli to, co musimy zapamiętać, to jest to, że Mierzymy impuls do korekty bądź korektę do, do impulsu. W następnym, myślę, odcinku powiem o drugim narzędziu, czyli narzędziu Fibonacci poziomy. Także na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Do usłyszenia.